Gdzie Paweł Rzygliński mieszka w miejscowości Kocon i jest po raz czwarty na naszym torze, także koło. Co ciekawe, najgorzej poszło mu w 8 edycji, czyli podczas swojego trzeciego przejścia w historii. Swoje oczywiście osobiste, bo tam odpadł na torze eliminacyjnym. A teraz agresywnie skoczył na pierwszy dach. Dobrze, dobrze, dobrze. Możliwość zdobycia przepustu do wielkiego finału. Dobrze, dobrze, Paweł. Wersja Pawła Rzygnińskiego.